Cześć, ja jestem Kacper i witam Was w kolejnym odcinku na kanale Wrestle One, a dziś porozmawiamy sobie o przyszłości Finna Balora w WWE. Miłego oglądania. Jak wszyscy dobrze wiemy, w roku 2019 podczas bodajże pierwszego lub drugiego odcinka NXT na USA do żółtego brandu powrócił Finn Balor. Myślę, że głównie to było spowodowane tym, iż w main rosterze brakowało na niego pomysłu, no i nie ukrywajmy tego, został tam bardzo, ale to bardzo mocno zmarnowany. Nie był on takim jedynym przypadkiem, ponieważ do NXT także wrócił Tyler Breeze, Fandango oraz Lio Rush, jednak to nie o nich. Około tydzień temu na tygodniówce żółtego brandu miała miejsce walka pomiędzy Karrionem Crossem a Finnem Balorem. Była to walka rewanżowa o mistrzostwo NXT. W walce skutecznie zostało obronione mistrzostwo przez Karriona Crossa, a po pojedynku wielu fanów wrestlingu, jak i portali o tematyce wrestlingowej spekulowało o powrocie Finna Balora do main rosteru, gdzie najczęściej było podawane Monday Night Raw. Myślę, że ten scenariusz jest bardzo prawdopodobny i myślę bardzo wyczekiwany, ponieważ od powrotu Balora do NXT ten zrobił tam swoje i myślę, że więcej zrobić nie może. Po prostu tak to już jest. Podobnie jest aktualnie moim zdaniem z Tommaso Ciampą i z Johnem Gargano, którzy moim zdaniem już nie pasują do NXT. Natomiast jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz na powrót Finna Balora na Raw? Myślę, że tu wielkiej filozofii nie ma. Oczywistym faktem jest to, że WWE będzie chciało od razu popchnąć Balora do przodu i przybliżyć go do któregoś z tytułów. Czy byłoby to WWE Championship? Powątpiewam, aktualnie Bobby Lashley jest bardzo mocno zbudowany i myślę, że jego postać bardzo mocno by ucierpiała, gdyby przegrał nawet z dobrze zbudowanym Finnem Balorem, który nie ukrywajmy jest jednak cruiserweightem. Myślę, że przy aktualnej sytuacji Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych najbardziej realną opcją jest to, że Finn Balor po prostu dołączyłby się do Humberto Carrillo i Ricocheta w rywalizacji z Sheamusem. Później moglibyśmy na przykład dostać naprawdę ciekawy Fatal 4-Way pomiędzy właśnie Humberto Carrillo, Ricochetem, Finnem Balorem i Sheamusem, z którego najpewniej zwycięsko by wyszedł Finn Balor. Jednak kiedy by mogło do tego dojść? Myślę, że najbardziej realną opcją byłyby tygodnie przed samym SummerSlam, a na największej gali lata moglibyśmy dostać owy Fatal 4-Way. A co wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu. Jeżeli materiał wam się spodobał, zachęcam was do pozostania z nami na dłużej, a także wspierania naszego kanału. Dziękuję wam za oglądanie. Do usłyszenia w przyszłym materiale. Cześć!